porządku, pani doktor? Niezłe wejście. Wszystko dobrze? No. Właśnie tak to sobie wyobrażałem. Dobrze, że chociaż ty. Opowiesz o tej stylizacji. Powiedziałeś mi wcześniej, że nie ma wymowy politycznej. To prawda. Po prostu chcę rozśmieszać ludzi. I jak ci idzie? Jesteś komikiem. Pracujesz nad nowym numerem? Opowiesz nam kawał? Chcecie? Dobra. Ma książeczkę. Z kawałami. Oby po śmierci moje życie miało choć za grosz sensu. Spokojnie, mamy czas. Dobra. Ten się nada. Puk, puk. Musiałeś sobie przypomnieć. Nie chciałem się pomylić. Puk, puk. Kto tam? Policja. Pani syn został potrącony przez pijanego kierowcę i zmarł. Nie wolno tak żartować. To nie jest śmieszne. W tym programie nie lubimy takich żartów. Przepraszam. Ostatnie tygodnie były dla mnie ciężkie. Odkąd zabiłem tych trzech typów z Wall Street. Czekam na puentę. Nie ma. Nie żartuję. Naprawdę zabiłeś tych ludzi w metrze? Dlaczego mamy ci wierzyć? Nie mam nic do stracenia. Nic już mnie nie zrani. Moje życie to czysta komedia. Uważasz, że zabicie tych ludzi jest śmieszne? Tak. I mam dosyć udawania, że nie jest. Poczucie humoru jest przecież subiektywne. Wy wszyscy, ten system, który jest tak niezmiernie mądry, decydujecie, co jest dobre, a co nie. Tak samo jak decydujecie, co jest śmieszne, a co nie. Wyrzućcie go. Dobrze. Zrobiłeś to, żeby rozpocząć ruch? Zostać symbolem? Daj spokój. Wyglądam jak klaun, który założyłby ruch społeczny. Zabiłem ich, bo byli okropni. W ostatnim czasie wszyscy są okropni. Można oszaleć. Usprawiedliwiasz morderstwo trzech ludzi szaleństwem? Nie. Fałszowaliby, choćby zależało od tego ich życie. Czemu tak się nimi przejmujecie? Gdybym umierał na chodniku, nawet byście na mnie nie spojrzeli. Mijam was codziennie i nikt na mnie nie zerknie. To dlatego, że Thomas Wayne opłakiwał ich w telewizji? Nie lubisz Thomasa Wayne'a? Owszem. Wyjrzałeś kiedyś na ulicę, Murray? Wychodzisz w ogóle ze studia? Wszyscy bez przerwy na siebie wrzeszczą. Nikt nie jest uprzejmy. Nikt nie myśli, jak to jest być drugim człowiekiem. Czy tacy jak Thomas Wayne zastanawiają się, jak to jest być mną? Być kimś innym niż oni?
Nie. Myślą, że będziemy siedzieć jak grzeczni chłopcy, że nie zamienimy się w bestie. Skończyłeś? Użerasz się nad sobą. Zupełnie jakbyś szukał wymówek, że ich zabiłeś. Nie wszyscy ludzie są okropni. Ty jesteś. Ja? A niby dlaczego? Puściłeś tamto nagranie. Zaprosiłeś mnie tutaj. Tylko po to, żeby mnie wyśmiać. Jesteś jak inni. Nie znasz mnie. Spójrz, co się stało przez to, co zrobiłeś. Trwają zamieszki. Dwóch policjantów jest w stanie krytycznym, a ty się śmiejesz. Ktoś dzisiaj zginął przez to, co zrobiłeś. Wiem. Jeszcze jeden żarcik? Wystarczy nam. Co dostaniesz, kiedy chorego psychicznie odludka rzucisz na pastwę społeczeństwa, które traktuje go jak śmiecia? Powiem ci. Dostaniesz to, na co zasługujesz.